Witam zaproszonych gości. Witamy serdecznie pana doktora Marka Dąbrowskiego, pana Storezdę Suteckiego, pana Roberta Czechorowskiego, radnego Rady Powiatu Suteckiego. Witamy pana Bogdana Jastrzą, byłego radnego Rady Powiatu, radnego w kadencji 2018-2024. Nie ma pana Czesława Dykszaka, ale w tym miejscu pozwolę sobie w jego imieniu przeprosić za nieobecność ze względów zdrowotnych i przekazać państwu pozdrowienia i życzenia owocnej pracy. Witam gospodarzy naszej gminy, wójta gminy pana Grzegorza Matkowskiego, zastępcy wójta panią Ewelinę Gumienną, skarbnik gminy panią Anię Błaszczyk i panią Basię Grubleską, przyszłą prawdopodobnie skarbnik gminy. Witamy nowo powołanego sekretarza gminy panią Paulinę Szmyt i gratulujemy awansu. Witamy radcę prawnego pana Jarosława Hendrysiaka. I bardzo ciepło witamy mieszkańca naszej gminy, byłego pana wójta, pana Jacka Misztala. Nikogo z gości nie pominęłam? Proszę państwa, porządek obrad przedstawia się następująco. Na podstawie listy obecności następuje stwierdzenie kworum. Jest nas 15, więc jesteśmy władni podejmować uchwały. Dalej jest trzeci punkt, przyjęcie protokołu z pierwszej sesji Rady Gminy z 6 maja 2024 roku. Sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. Piąte, rozpatrzenie i podjęcie uchwał. Mamy 7 uchwał. Pierwsza w sprawie wyboru przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo, druk numer 7. Druga w sprawie powołania Stałej Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Opieki Społecznej, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego, druk numer 8. Trzecia uchwała w sprawie powołania Stałej Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej i Budżetu, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego, druk numer 9. Czwarta w sprawie wyboru przewodniczącego oraz członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Orchowo, druk numer 10. Piąta w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Orchowo, druk numer 11. Szósta o uchyleniu uchwały numer XL9/203/21 w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, druk numer 12. Siódma o zmianie uchwały w sprawie statutu gminy Orchowo, druk numer 13. I teraz proszę państwa, stary... Jeszcze nie, pani radna. Ważna sprawa, bo zawsze na początku sesji należy odczytać klauzulę uprzejmie informujemy, że obrady to z dołu. To jest też ważna informacja, która zawsze była odczytywana. Żeby każdy będący na sesji wiedział, że... To z dołu, a pani nie odczytała w ogóle na początku. Bardzo dziękuję za tą uwagę. Uprzejmie informuję, że uchwały, że posiedzenie sesji Rady Gminy jest nagrywane. Czy wyrażacie państwo zgodę? Pani przewodnicząca, jest ta klauzula, niech pani odczyta. A pani przewodnicząca ma zbyt słabe okulary, ale dziękuję bardzo. Zaraz odczytam. Uprzejmie informuję, że obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy, wyrażacie państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych, wyjść artykułu 6 ust. 1. Litera A oraz artykuł 9 ust. 2 litera E rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 Rady Europy ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27
kwietnia 2016 roku, tak zwanego RODO. Tak? Wypełniłam? Dziękuję bardzo. A ja się skupiłam na tym, że nasz porządek obrad nie zawiera pełnych, że tak powiem, punktów, ponieważ po uchwałach stary porządek, który Państwo otrzymaliście, zawiera punkt 6, zakończenie sesji Rady Gminy. A ja proszę Państwa o poszerzenie tegoż porządku o dwa punkty. Jeden to jest interpelacje i zapytania radnych i drugi wnioski, problemy sołectw, informacje różne. I teraz głosujemy każdy mój wniosek. Czy Państwo jeszcze mieliby jakiś wniosek co do porządku dzisiejszego posiedzenia? To bardzo proszę o głosowanie punktu interpelacje i zapytania radnych, ponieważ nie mamy urządzeń cały czas, nie są aktywne, to głosujemy poprzez podniesienie, odczytywanie. Pan proszę, pan zastępca i kto z Państwa jest za poszerzeniem porządku obrad o punkt interpelacje i zapytania radnych? Za. Za. Radny Tomasz. Za. Stwierdzam, że na 15 głosujących, 15 radnych było za, przeciw głosu nie było. Dziękuję. W związku z tym punkt będzie to teraz w naszej numeracji starej. Punkt 6. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę Państwa teraz o przegłosowanie następnego wniosku. To jest punktu 7. Wnioski, problemy sołectw, informacje różne. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tegoż punktu do porządku dzisiejszych obrad? Bardzo proszę. Głosowanie. Za. Radny Kudarczyk. Za. Radna Chwilka Mirosława. Za. Radny Ciślewicz Jan. Za. Radny Kowiński Jan. Za. Radna Krysza Kamil. Za. Radny Damian Lamek. Za. Radna Nowa Gęblina. Za. Radna Bowa Kalina. Za. Radna Przybylska. Za. Radny Skuzowski. Za. 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 Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że punkt wnioski, problemy sołectw, informacje różne został przez Państwa radnych zaakceptowany. W związku z tym poszerzyliśmy nasz porządek obrad o punkt 7. Zakończenie sesji będzie w związku z tym punktem 8, tak? Dziękuję. Przechodzimy do realizacji naszego Pani przewodnicząca, cały porządek. Teraz cały porządek obrad wraz z wprowadzonymi zmianami. Ojejku, jak ja dobrze, że ja Was mam. Dziękuję bardzo. Przepraszam, według starych zasad nie było tegoż i no, trochę wypadłam. No ale Pani ma wiceprzewodniczącego, to mógłby trochę podpowiadać. To uzwrócił. Czy ja mogę już? Proszę Państwa radnych, szanowni, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tegoż już poszerzonego porządku obrad? Proszę o wyrażenie swojego głosu. Kto jest za? Radna Andrzejska. Za.
Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Radna Powaga. Za. Radna Przybylska Grzbieta. Za. Radny Stubek. Za. Radny Szczepańskiewicz. Za. Radny Tomczak Tomasz. Za. I radny Denikowski. Za. Stwierdzam, że na 15 głosujących 15 głosów za, głosów przeciwnych nie ma, głosów przeciwnych nie ma. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad drugiej sesji Rady Gminy został przyjęty. Teraz przechodzimy w związku z tym do realizacji punktu trzeciego, to jest przyjęcie protokołu numer 1 łamane przez 24 z minionej sesji Rady Gminy z 6 maja 2024 roku. Pani Agnieszko, czy były jakieś uwagi zgłaszane przez Państwa Radnych? Państwo Radni otrzymywaliście mailowo porządek. Nikt nie, dzisiaj też nikt nie zgłasza uwag? To tylko przyjmujemy. Bez podnoszenia ręki. W związku z tym, że nie ma uwag, uważam, że protokół z poprzedniej sesji, czyli numer 1 łamane przez 2024 z sesji Rady Gminy z 6 maja został przyjęty. Dziękuję. Oddamy teraz głos panu wójtowi, panu Grzegorzowi Matkowskiemu. To jest sprawozdanie wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę, panie wójcie. Dziękuję serdecznie. Szanowni państwo, Wysoka Rado, niewiele dni minęło od sesji inauguracyjnej, jednak w tym czasie dosyć intensywnie pracowałem. I tak, w dniu 9 maja na zaproszenie pana starosty Marka Dąbrowskiego, za które serdecznie dziękuję, uczestniczyłem w spotkaniu z nowo wybranymi wójtami i burmistrzami i przewodniczącymi rad gmin. To spotkanie było z nowymi władzami powiatu. Na spotkaniu poruszaliśmy tematy planów i kierunków współpracy władz powiatu z gminami. Bardzo owocne, miłe spotkanie, za które serdecznie dziękuję. W dniu 10 maja uczestniczyłem w pierwszym posiedzeniu Związku Gmin Regionu Słupeckiego, na którym wraz z innymi włodarzami gmin zrzeszonych w związku dokonaliśmy wyboru nowych władz związku. Z dniem 13 maja sekretarzem gminy Orchowo została pani Paulina Szmyt, którą awansowałem na to kierownicze stanowisko urzędnicze. Pani Paulina jest wieloletnim i doświadczonym pracownikiem naszego urzędu, a dotychczas zatrudnionym na kierowniczym jako kierownik referatu do spraw gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego. Dnia 15 maja swoje setne urodziny obchodziła nasza mieszkanka pani Zofia Egier. Z tej okazji, tak, miła uroczystość, z tej okazji udałem się do naszej jubilatki z gratulacjami, życzeniami i prezentami wraz z zastępcą wójta panią Eweliną Gumienną oraz kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego panią Aliną Czapicką. Dnia 16 maja, to znaczy dzisiaj, na zaproszenie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy wziąłem udział w obchodach powiatowych Dnia Strażaka. W międzyczasie wydałem również dwa zarządzenia. Zarządzenie nr 34 łamane na 2004 w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Orchowo oraz zarządzenie nr 35 łamane na 2024 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2024. To na tyle, na te 9 dni. Dużo się działo, poza tym było wiele spotkań z mieszkańcami, z przedsiębiorcami. Także był to bardzo owocny czas. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu wójtowi. Czy państwo radni macie jakieś zapytania do pana wójta w związku ze złożonym tutaj sprawozdaniem? Dziękuję. Proszę państwa,
teraz mam do proponuję Państwu taki miły akcent w czasie naszej dzisiejszej sesji, ponieważ gościmy Pana starostę, gościmy Pana radnego byłego do powiatu i mamy okazję powitać serdecznie, jak to przystało na orchowskim zwyczajem, chlebem i solą, co prawda nie mamy, ale bukietem kwiatów pozwolimy sobie. Pana starostę w imieniu władz gminy proszę bardzo o dokonanie powitania oficjalnego na naszej ziemi. W zeszłym tygodniu powiedziałem dokładnie, kiedy miałem to pierwsze przedstawienie podczas sesji pierwszej Rady Powiatu i kiedy podczas tej sesji zostałem wybrany czy uchwalony. Jestem Słupczaninem, pochodzę z powiatu słupeckiego. Podkreśliłem to, że pomimo tego, że od 16 czy 18 lat jestem związany, czy byłem z Poznaniem, bo tam pracowałem na Uniwersytecie Medycznym i to jeszcze podtrzymałem, to wcale nie jest tak łatwo rozstać się z własną wartością intelektualną. Pracowałem jako adiunkt i cały czas tym adiunktem jestem, prowadząc projekty badawcze, prace doktorskie, prace magisterskie i prace licencjackie i trochę tego jest. To skupiam się teraz w 200%, nie w 100, tylko w 200%. Zrobię wszystko, żeby nie tylko być częstym gościem tutaj u Państwa, tylko żeby być po prostu tutaj i czuć się dobrze z Państwem i też Państwa wspierać, bo takie jest moje zadanie i z Państwem współpracować. Chciałbym, i to nie jest deklaracja taka rzucona, to pierwsze spotkanie, które się odbyło od razu, na samym początku, na którym mi bardzo zależało już po Państwa pierwszej sesji z wójtami, z wicewójtami, z przewodniczącymi rady, rad gminnych. Zależało mi na tym, żeby też do Państwa dotarła informacja, że starosta nie jest tylko dla wójta, wicewójta czy przewodniczącego rady. Starosta jest dla każdego obywatela, dla każdego mieszkańca naszego powiatu i dla Państwa radnych. Też jestem dla Państwa. Drzwi starostwa w Słupcy są otwarte. Mój gabinet również jest otwarty. Więc jeżeli trzeba będzie Państwu w czymś pomóc, w jakiś sposób Państwa wesprzeć, jestem do Państwa dyspozycji. Bardzo serdecznie dziękuję. Muszę tylko podkreślić, że patrząc w stronę Państwa tutaj mieszkańca, mojego serdecznego przyjaciela, bo mogę tak powiedzieć, Bogdan nauczył mnie pszczelarstwa. Kiedy byliśmy razem radnymi powiatowymi, ja zaczynałem w kadencji 2006-2010. Podpowiedziano mi, bo kupując działkę na terenie gminy Słupca, gdzie zacząłem mieszkać, wtedy obecny starosta Mariusz Roga mi podpowiedział, ty masz ulę, to zapytaj Bogdana, to cię nauczy. I tak po cichutku i dlatego tak w twoim tutaj kierunku patrzę, bo też Orchowo zawsze będzie dla mnie bliskie przez ciebie, bo ty taki... No, pokazałeś mi wiele rzeczy, za co dziękuję. Także bardzo dziękuję, że jestem tutaj z Państwem. Będę starał się być często u Państwa. Proszę Państwa, mamy jeszcze miły akcent kolejny. Otóż mamy przyjemność podziękować naszemu panu radnemu długoletniemu za pracę na rzecz naszej gminy. Pozwolicie Państwo, że odczytam. Podziękowanie. Szanowny Pan Bogdan Jastrząb, Radny Rady Powiatu Słupeckiego w latach 2002-2024. Składamy wyraz uznania za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej. Dziękujemy za wysiłek włożony na rzecz rozwoju gminy Orchowo. Życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym i w
pszczelarstwie tutaj wspomniałam. Wójt gminy, przewodnicząca gminy w imieniu nas wszystkich. Cóż tu powiedzieć? Myślę, że warto było odejść z tej pracy samorządowej, żeby tak sympatycznie być pożegnanym. Czyli nie warto, nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy pewien okres życia. Myślę, że przez te ćwierć wieku, bo jeszcze 1998-2002 byłem w samorządzie gminnym i byłem wicewójtem, starałem się reprezentować społeczność, która mnie wybierała w taki sposób, żeby nie musiała się za mnie wstydzić. Czyli jednym słowem, najpierw myślałem, później mówiłem. Dziękuję Państwu za to pożegnanie. Gratuluję Państwu wyboru na radnych wszystkim, którzy tutaj jesteście, bo to jest duża doza zaufania ze strony społeczeństwa. Panu wójtowi oczywiście dwójnasób, bo to chyba są pierwsze wybory samorządowe, gdzie w pierwszej turze wójt przechodzi. Tak mi się wydaje, tak? Dobrze pamiętam? Dobrze. No to jest apogeum, że jak powiem, zaufania społecznego mieszkańców gminy Orchowo, no i oczywiście ci wszyscy radni, którzy przeszli z pana komitetu, no to jest, że jak powiem, potwierdzenie tego wszystkiego. Praca jest ciężka, mozolna, ale są też tego i pozytywne aspekty i myślę, że do takich wszyscy Państwo dojdziecie. Życzę spokojnej, merytorycznej pracy i powodzenia. Mimo staroście, jeszcze raz życzę wyboru. Muszę powiedzieć, że to jest człowiek jak na między innymi skoczka spadochronowego, bardzo odważny, zdeterminowany do wytyczonego, do dążenia w wytyczonym celu, a jednocześnie bardzo skłonny do dyskusji, do kompromisu. Także myślę, że ta współpraca będzie się układała bardzo pozytywnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, mam kolejny miły akcent. Otóż w imieniu pana Bogdana Jastrząb zapraszam do... Ja ogłaszam 15-minutową przerwę. Proszę o przegłosowanie tej propozycji. Aha, czy Państwo wyrażacie zgodę na tą 15-minutową? Proszę. Proszę Państwa, w związku z tym, że są to moje pierwsze kroki, to proszę o wyrozumiałość. Jedna osoba mi mówi trzeba, druga mi mówi nie trzeba. Panie radco prawny, trzeba czy nie trzeba? Proponujemy przegłosować. Proszę bardzo, głosuj. Kto z Państwa radnych jest za? 15-minutową, bo jest placek i kawa. Przerwa. Za. Radny Ciśleś. Za. Radny Korwiński. Za. Radna Krysza. Za. Radny Langa Damian. Za. Radna Nowa Janina. Za. Radna Nowa Karina. Za. Radna Krzybielska Elżbieta. Za. Radny Stuber Maciej. Za. Radny Szczepański Ryszard. Radny Tomczak Tomasz. Za. I radny Dziedzikowski Pan. Za. Na 15 radnych. W związku z tym Państwo, moi kochani, dziękuję. Ogłaszam 15-minutową przerwę, a w tym momencie podziękuję naszym gościom, bo jak to się mówi, czas to pieniądz. Rozumiem, że Państwo macie pewnie jakieś obowiązki. Możemy teraz w kuluarach chwilkę skorzystać i porozmawiać z Państwem. A Pana Wójta i gospodarzy naszej gminy prosimy, aby zapoznali nieco bliżej z problemami naszej gminy, prawda? Już tam w kuluarach, u siebie w gabinecie. A teraz w imieniu pana Bogdana Jastrząb zapraszam do kawy i słodkości.